Jacek Michna żyd nie wola, bronili chłopcy od parasola. Czy na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch, pracując za duch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch. Nie będę się rozwodził na temat historii tego zdarzenia, ale chciałbym przybliżyć ją w jakiś sposób, jeżeli chodzi w liczbach, jeżeli chodzi o obrońców Wolskiej 40. Udział w obronie brało 66 ludzi, w tej liczbie z parasola 23, z naroczy 43. Na terenie Wolski 40 parasol objął swoją służbę w pałacyku Michlera, było ich 23. Na terenie Wolski 42 z naroczy 15 osób, taka niepełna drużyna, powiedzmy sobie pół plutonu. Wolska 39, 18 osób i w ubezpieczeniu 10 osób. Wszyscy z naroczy. Na dowódcę odcinka został powołany wtedy starszy sierżant podchorąży Janusz Brochwicz-Lewiński. Dowódcą z grupy naroczy, który bezpośrednio nie brał udziału w obronie Wolski 40, był Damazy Bronisław Jastrzębski, podporucznik czynnej służby przedwojennej. W obronie brało udział 7 podoficerów, 17 podchorążych, 4 oficerów. W obronie tego odcinka arterii pozycji Wolskiej 40, pałacyk Michlera, Wolska 42 i 39, poległo 8 ludzi plus 2 ciężko rannych, którzy parę dni potem zmarli. Wobec tych ilości 10 ludzi naszych, którzy polegli, Niemców zginęło 34 i 33 rannych. Zabici Niemcy leżeli po każdym ataku na Wolskiej, co umożliwiało zabranie z pola walki znacznej ilości broni automatycznej i amunicji. Przed opuszczeniem tego odcinka z rozkazu Jeremiego, z inicjatywy dowódcy, czyli Gryfa, jeszcze przed opuszczeniem stanowisk obrony została zorganizowana wycieczka wzorem Babinicza, czyli Kmicica z potopu, na teren ubezpieczalni, tutaj Działdowska 3. Brali udział 4 żołnierze, Gryf, Jaś, Krzysztof i ja brałem udział jako 4. Wczesnym popołudniem, jeżeli chodzi o przebieg tej wycieczki, to był następujący, że myśmy stąd z pałacyku przeszli zapleczem całym tutaj budynków istniejących aż do ulicy Górczewskiej. Przeskoczyliśmy na stronę ulicy Płockiej i zapleczem ulicy Płockiej za budynkami od strony ogrodów doszliśmy do północnej strony budynku ubezpieczalni społecznej, w którym był wykonany otwór dosyć obszerny, jakiś dwumetrowy, którym weszliśmy na klatkę schodową od północy. Schodami tymi weszliśmy na podstrysze i strychem doszliśmy do ulicy Wolskiej. Z tym, że chciałem podać do wiadomości,
że na dole już pozycja zajęta była, to znaczy budynek był zajęty częściowo przez Niemców na dole. I my będąc tam na górze byliśmy, oni nie wiedzieli, że myśmy tam dobrnęli, w każdym bądź razie przed budynkiem stały trzy czołgi i zamiarem Gryfa było w jakiś sposób je zlikwidowanie. Korzystając z tego, że przedtem czwartego były zrzuty i myśmy otrzymali granaty Milsa przeciwczołgowe, bardzo silne i tak dalej, to z tymi granatami tam byliśmy na górze i rzuciliśmy je na te trzy czołgi. Efekt był taki, że jeden czołg został unieruchomiony, drugi ruszał się, ale był jeszcze oprócz tego myśmy rzucili butelki zapalające i jeden czołg palił się, a trzeci czołg ruszył po prostu spod tego miejsca. Oczywiście to dało taki rezultat, że te czołgi już nie brały udziału w ataku czwartym, który miał miejsce tutaj pod pałacykiem Hitlera. Wczesnym popołudniem w walce na terenie pałacu i młynów Hitlera oddział się wycofał do pozycji na Wolskiej 23, 28, 30, 32, 34. Stamtąd dowódca pierwszej kompanii zorganizował wszystkimi siłami pierwszej kompanii kontratak na Niemców, którzy zajęli barykadę przy Młynarskiej. Myśmy chcieli tą barykadę odzyskać. To się nam nie udało. Myśmy zostali rozproszeni siłą ognia niemieckiego i ilością ich tutaj już ilością dosyć liczną Niemców. Oddział się rozproszył, myśmy się udali w kierunku Leszna, a później na cmentarz kalwiński i ewangelicki. Natomiast oddział Naród stracił kontakt z parasolem i udał się do Śródmieścia. Sukcesem obrony tego odcinka arterii Wolskiej, bo nie można mówić, że to była obrona pałacyku Hitlera. To nie była obrona pałacyku Hitlera. W pałacyku Hitlera tylko była pozycja nasza. Po prostu tak jak 42, 40 i 39 po przeciwległej stronie. Oczywiście wielką zasługą było dowódcy to, że był wyszkolonym, odważnym żołnierzem, a poza tym przyjął taktykę z partyzantki, która mu umożliwiła takie odniesienie sukcesu. Chciałbym podkreślić, że również i zaletą wyszkolonych żołnierzy było to, że potrafili w jakiś sposób utrzymać ten odcinek pod rozkazami oczywiście Janusza. Chciałam uzupełnić, dlatego że oddział Naród nie opuścił sobie tak samodzielnie Wolę, tylko dostał rozkaz przeniesienia się Róg Świętokrzyskiej i Jasnej do dowództwa powstania. I tam zostaliśmy na 2 tygodnie z Monterem razem i tam robiliśmy swoje zadania, które nam przydano, polecono. Chciałam jeszcze raz powiedzieć i zachęcić Państwa, żeby to nie było spotkanie nasze ostatnie dla uświetnienia osoby Gryfa, bo to był człowiek naprawdę wspaniały. Wspaniały w walce, wspaniały również w środowisku naszym Parasola i innych grup. To był człowiek bez
naprawdę nerwów żadnych. To był człowiek oddany ojczyźnie. Także proszę to pamiętać i nie opuszczać 5 sierpnia i bywać tutaj ciągle, dopóki zdrowie i życie pozwoli. Dziękuję bardzo i przepraszam. Thank you.